Dobry wieczór Państwu, Aleksandra Zarzycka, zapraszam na prognozę pogody. Na termometrach niestety coraz niższe wartości, najchłodniej dziś na Podlasiu i na Suwalszczyźnie, tam 9 stopni Celsjusza. W głębi Polski temperatura będzie oscylować w granicach od 12 do 16 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku, tam 17 stopni. Na Pomorzu temperatura będzie oscylować w granicach 13 stopni Celsjusza. Opady deszczu pojawią się wyłącznie na Podkarpaciu, a także na ziemi lubuskiej. W pozostałych regionach padać nie będzie, bezchmurna noc przed mieszkańcami Pomorza Gdańskiego. Wiatr zawieje ze wschodu, będzie umiarkowany. Na Pomorzu może osiągnąć prędkość w porywach maksymalnie do 25 km na godzinę. Na barometrach 1013 hektopaskali biometr w większości regionów będzie sprzyjający. Zobaczmy prognozę pogody dla Europy. W wielu regionach naszego kontynentu zaobserwujemy ochłodzenie, zwłaszcza w Madrycie. Tam 23 stopnie Celsjusza, jednak wciąż upalnie w Lizbonie, na całym Półwyspie Iberyjskim bezchmurne, słoneczne niebo. Na Bałkanach również wysokie wartości, tu do 33 stopni w Bukareszcie. W Skandynawii od 14 do 19 stopni w Oslo i tam zachmurzenie umiarkowane. W centrum naszego kontynentu pojawią się opady deszczu, którym może towarzyszyć porywisty i silny wiatr. Zobaczmy prognozę pogody dla Polski. Na południu naszego kraju pojawią się opady deszczu, a wraz z nimi wyładowania atmosferyczne. Przelotnie popada w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, a także na ziemi lubuskiej. Więcej przyjaśnień i rozpogodzeń na północnych krańcach naszego kraju i tam możemy liczyć na więcej chwil ze słońcem. Najniższe wartości na termometrach zobaczą mieszkańcy Pomorza Gdańskiego, Warmii i Mazur, a także Podlasia. Tam 19 stopni w cieniu. Najwyższe wartości zanotujemy w strefie opadów i burz, tu do 26 stopni w Małopolsce. Ciśnienie spada, 1012 hektopaskali. Biometr będzie korzystny jedynie dla mieszkańców północnej części naszego kraju. Zobaczmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. W niedzielę na termometrach od 14 do 19 stopni na Pomorzu i tam bezchmurne, słoneczne niebo. W pozostałych regionach pojawią się przelotne opady deszczu. W poniedziałek dużo rozpogodzeń i przyjaśnień w północnej części naszego kraju. Padać będzie jedynie na Podkarpaciu i tam najchłodniej 13 stopni Celsjusza. We wtorek duża dawka słońca, zwłaszcza na Podlasiu, w centrum kraju, a także na Śląsku i tam do 20 stopni Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane na Podkarpaciu, a także na Pomorzu. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko na teraz. Do zobaczenia.